Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że mieliście bardzo dobry dzień. Bo ja miałam dobry dzień, troszkę nerwowy, ale w sumie dobry. I co chciałam wam powiedzieć? Mam fryzurę na cebulę. Wystraszyłam panią Ulę. Kto zna tę piosenkę? Dobra, moi drodzy, jaki jest plan na dzisiejszy dzień? Ponownie, niestety, będę was musiała zanudzać swoją opowieścią o tym, że muszę wziąć się za montaż filmów. Wczoraj poprasowałam sobie wszystkie koszule, spodnie, sukienki, żebym miała co do ubrania na ten tydzień. I coś chciałam wam jeszcze powiedzieć. Oczywiście wam mówiłam, że będę robiła tą pastę jajeczną. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Ja bardzo chcę teraz zmienić swoją dietę. To znaczy zauważyłam, że za dużo jem węglowodanów. Niestety. A mianowicie mam tutaj na myśli chleb. Co prawda makaronów nie jem, nie jem ryżu, ale właśnie... Bo wiecie, bo to jest najszybsze, najłatwiejsze i nie wymaga jakiejś takiej specjalnej obróbki. Dlatego teraz no, chcę odejść od tego. Został mi jeszcze tylko taki kawałeczek tego chleba. Nie chcę wyrzucać, mam zasadę, żeby nie wyrzucać chleba do kosza. I po prostu to sobie zrobię chyba na kolację albo zostawię to na śniadanie. Jeszcze zobaczę. A przecież ja mam te warzywa pieczone. I może rzeczywiście ten kawałek chleba zostawię sobie na śniadanko, a teraz sobie podgrzeję sobie warzywka, przygotuję szybko sosik jogurtowo-czosnkowy. Mam takie dwa krążki, fajne filety z ryby, takie kotlety rybne, więc sobie je podsmażę i to będzie mój obiado, to będzie moja obiado-kolacja. Kolacji już nie jem, bo jak ja przychodzę, powiem wam szczerze, też niedobrze, że w ciągu dnia nic nie jem, no bo wtedy wiadomo, że organizm jest głodny i może zjeść więcej niż powinien. Ale wracając do tych jajek, nie będę robiła tej pasty jajecznej, zrobię po prostu sałatkę. Mam te jajka, szczypiorek i myślę, że ugotuję dzisiaj ryż. Sprawdzę, czy mam ananasa. I zrobiłabym po prostu taką, wiecie, sałatkę z tuńczykiem. O, i zamiast na śniadanie zapychać się chlebem, to po prostu zjem sobie taką sałatkę. Doprawię musztardką, dam odrobinkę jogurtu naturalnego, łyżeczkę albo łyżkę. Zobaczymy, jaka ilość mi wyjdzie tej sałatki. Majonezu, trochę soli, pieprzu, przypraw i myślę, że... To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Postaram się wam dzisiaj to pokazać. Natomiast, chociaż nie wiem, kurczę, jak ja muszę zacząć teraz montować te filmy, bo jeszcze mi dwa zostały, żebyście mieli co w środę oglądać, bo to, co zmontowałam, to jest na inne dni. A jeszcze i tak wszystkiego nie zdążyłam, bo powiem wam szczerze, wczoraj też poszłam po 24 spać. Bo montowałam razem z muzyką, no niestety tyle czasu to schodzi, ja wiem, powiem tak, chciałabym dla was montować szybciej, chciałabym dla was nagrywać więcej, ale no niestety to wszystko, kurczę, co mi z tym ramionczkiem, to wszystko jest zależne niestety od czasu, a jak wiemy, mamy czas ograniczony. Dobrze, moi drodzy, bo ja bym gadała i gadała. W takim razie ja zabieram się za ten obiad, biorę się za montaż filmu i na pewno się do was będę odzywała. A, tu chciałam wam pokazać, nie wiem, czy widzicie, jaki miałam dzisiaj makijaż. W sumie mi się dobrze trzyma. Może tak wam pokażę. O. W miarę. Jest w miarę. I fajnie, że wiecie co, że te kępki, jak sobie przyklejam, to one naprawdę bardzo fajnie wyglądają i tak poszerzają oko. Dobra, moi drodzy. Już nie przedłużam. Zabierajcie sobie coś dobrego do picia. A my zaczynamy kolejną część tego vloga.
Jak widzieliście, kochani, mam przygotowany obiadek. Zabieram się za jedzenie. Jeżeli wy coś jecie, również wam życzę smacznego. Na razie, robaczki. Wiecie co? Chciałam wam powiedzieć, bo włączyłam kamerę tylko po to, żeby powiedzieć wam, że zaczęłam wyciągać wszystkie swoje trupy z szafy, a mianowicie mówię tutaj o nudziakach, o szminkach, pomadkach, zwał jak zwał. Tym razem, o, taka pomadeczka. Jest to lipstick The One marki, to jest chyba, wiecie co za marka? Make Up Revolution, tak mi się wydaje, bo tu mi się wszystko starło i niestety nie jestem w stanie zidentyfikować, albo muła, nie pamiętam. Dobra, moi drodzy, ja szybciutko muszę się zbierać, muszę już wychodzić, już mam za 5:08, a ja już powinnam dawno być ubrana i stać na przystanku, ale okej, wodę biorę. Nic specjalnego dzisiaj nie założyłam, bo założyłam niebieską koszulę. Tu nie będziecie mnie widzieli, a może wiecie co, was tak zrobię. O. I do tego mam tę spódniczkę z Pepco, którą kupiłam za 20 parę złotych. Dobrze, moi drodzy, zmykam. Dobrego dnia, a wyglądajcie dalej. No, ja już jestem w domku. Moi drodzy, mam pakę. Mam pakę i zaraz wspólnie sobie ją otworzymy. Pokażę wam, co do mnie ciekawego przyszło, co sobie po prostu zamówiłam. No to co? Obniżam kamerę i otwieramy, otwieramy. Nie mogę się doczekać. Mam was już, kochani. I teraz tak, zaczniemy od rzęs. Zamówiłam sobie rzęski. Już wam mówię. 4 opakowania rzęsek 10 mm. Ja zawsze standardowo te Leilani, chyba tak one się nazywają, zamawiam. Aha, fajnie widzicie na pewno wszystko, nie? Co wam pokazuję. Okej, to są te bardzo fajne 10. Miałam, bardzo mi się sprawdzają. Do tego wzięłam 2 9, jedne 8, bo już mi się kończą, i jedne 12. I już wam mówię, za rzęsy zapłaciłam. Wszystkie były w tej samej cenie, więc 9 mm były za 4. No, wszystkie były po 4,99 za sztukę. Tak. Wzięłam sobie również cień Semilaka. Wiecie co, jakoś tak strasznie cień pada. Nie wiem, jak was tu pokazać. Jak wam pokazać te produkty. Może inaczej. O, może będzie więcej światła? O, może tak. Semilak. Wzięłam sobie Pink Gold. Nie wiem, czy zobaczycie. O, Pink Gold. 414. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. O, to jest taki w sumie, powiem wam szczerze, bardzo fajny, bo to jest taki kremowy. Także, aha, widzicie, jak pięknie wygląda? Mieni się ślicznie, bardzo mi się podoba. I za ten pojedynczy cień Semilaka zapłaciłam, wow, 15,90, to drogo, powiem wam szczerze. No ale dobra, chciałam wypróbować, to wypróbowałam. I na sam koniec, fajnie, bo zobaczcie, co zrobiłam. O, muszę sobie pomalować znów lakierem, bo nie lubię, nienawidzę tego. Zwłaszcza jak rozpakowuję przesyłki. I zamówiłam sobie jeszcze jeden taki organizer z Plexi. I on będzie, myślę, podobny jak ten, który już mam, który wam pokazywałam. Tak, on jest dosłownie i dokładnie taki sam
jak ten, co mam. Tyle tylko, jest drobna różnica, że tutaj mam dwie osobne szufladki, a w tamtym miałam dwie, znaczy inaczej, miałam trzy takie. To jest fajny materiał, bo jest taki zabezpieczający. Super. Bardzo jestem z tego zadowolona. I góra standardowo, tak jak w tamtym zestawie, tak samo. O. I tak wygląda ta półeczka. Naprawdę polecam Wam, bo one nie są drogie, a są tak pakowne, nawet nie sądziłam, są rewelacyjne. Już Wam mówię, za tę półeczkę zapłaciłam 29,99, więc uważam za 30 zł bardzo fajna opcja. I tyle. Ja w międzyczasie podgrzewam sobie zupkę na obiad. Idę się przebrać. Idę zmyć makijaż, już mam po prostu dosyć. I dzisiaj mam dość emocji, mam dość rozmów jakichkolwiek. Po prostu potrzebuję dzisiaj się wychillować. Nawet nie chcę komputera włączać. Powinnam wziąć się dzisiaj za montaż jednego filmu, ale po prostu powiem Wam szczerze, nie chce mi się. Wy też zapewne macie takie dni, gdzie usiedlibyście i byście nawet się nie odzywali, byście po prostu robili swoje i chcielibyście, żeby wszyscy Wam dali święty spokój. Ja właśnie dzisiaj mam taki dzień. Tak więc serduszka moje kochane, wybaczcie, ale dzisiaj już nie będzie ciągu dalszego. Na pewno się jutro albo pojutrze do Was odezwę. Także oglądajcie dalej. Jestem na nowo. Powiem Wam, że się ogromnie cieszę, że w końcu zaczyna być cieplutko. Cieplutko. W cudzysłowie. Jasno, to chciałam powiedzieć. Wróciłam do owsianki, którą powiem Wam szczerze, bardzo lubię. Tym razem zrobiłam na zwykłej wodzie. Przepraszam, dodałam parę truskawek mrożonych. Odrobinkę, naprawdę odrobinkę tylko miodu. Nie czuć w ogóle, że to jest słodkie. I gotowałam na wodzie z solą. Powiem Wam, że dawno nie jadłam tak znakomitej owsianki. Muszę sobie kupić jeszcze cynamon, bo uwielbiam z cynamonem jeść taką owsianeczkę. Ale myślę, że niebawem zrobię sobie jakieś nowe zakupy, takie spożywcze. To oczywiście wezmę i dokupię go. Dzisiaj sobie poprawiłam ten paznokieć, który wczoraj mi odpadł. Wiecie, że wczoraj zasnęłam. Tak zasnęłam jak długa. Położyłam się, było mi strasznie zimno. Przykryłam się kocem. Włączyłam telewizję na chwilkę, bo oglądałam wiadomości, później coś tam, jeszcze chyba jakiś film. I słuchajcie, odpłynęłam. Odpłynęłam, nawet nie wiedziałam kiedy. Przebudziłam się o godzinie 21. I pierwsze co zrobiłam, wstałam, poszłam umyć zęby i poszłam spać. I już o 21.30 byłam w łóżku. Ostatnio jestem tak zmęczona, wiecie, tak wyczerpana. Te soboty i niedziele to jest dla mnie za mało, jeżeli chodzi o regenerację organizmu. Napiszcie mi, czy Wy też tak macie, że w sobotę i w niedzielę stwierdzacie, że trochę macie tych rzeczy do zrobienia, kończy się niedziela, kończy się weekend, a Wy jeszcze jesteście w proszku. Zresztą, który z Was, która z Was tak nie ma? No moi drodzy, zwłaszcza jak sobie coś zaplanujecie. A chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj po raz pierwszy użyłam tego cienia. Pewnie nie zobaczycie, ale tak wygląda mój dzisiejszy makijaż. Tu nałożyłam ten cień Semilaka. Przypominam, to był kolorek 414 Pink Gold. Ładny, niby rozświetlający. Nie wiem, czy zobaczycie. Ale nie wiem, czegoś mi tam, słuchajcie, brakuje. I w sumie, jak miałabym powiedzieć, czy zapłaciłabym te 15,90 za ten cień następnym razem, nie wiem. Nie wiem też, w jakiej cenie mają paletki. Jeżeli któraś z Was ma paletkę cieni właśnie Semilaka i Wam się sprawdza, bądź też nie, koniecznie napiszcie na dole pod filmikiem, bo może rzeczywiście akurat trafiłam na ten jeden taki rozświetla, bo to były cienie rozświetlające. I ja zrobiłam to zamówienie przez Allegro ze względu na moje rzęski. No i tam właśnie był ten cień, więc mówię, a dorzucę sobie, żeby nie płacić za przesyłkę, bo jestem w tym smart
Smart Art, tak? Chyba tak to się nazywa, gdzie po prostu mamy darmową przesyłkę. Płacicie tam chyba abonament 50 chyba parę złotych, tak mi się wydaje, na cały rok i możecie z tego korzystać. Przepraszam. Moi drodzy, ja już zbieram się. Już nawet tej owsianki nie zjem do końca, bo już czas mnie nagli. Życzę Wam dobrego dnia. Spokojnego, owocnego, miłego, słonecznego i oczywiście ciepłego. Dobra, to na razie. Do miłego. Jeszcze jedno, moi drodzy, przypomniało mi się. Jedna z Was mnie pytała, czy z tych kremów, które używam, to jest tylko ten niebieski Nivea hipoalergiczny. Odpowiedziałam Tobie chyba Dziula2211. Jeżeli się mylę, to przepraszam Cię, kochana. Tak, głównie tak naprawdę do pielęgnacji używam tego kremu Nivea, ale używam również bardzo dużo olejków do twarzy. Przede wszystkim też kładę nacisk na różnego rodzaju kremy pod oczy. I moje ostatnie odkrycie, mgiełka. Zawsze spryskuję sobie taką mgiełką buzię po umyciu, kiedy chcę rzeczywiście tą skórę sobie nawilżyć. I tak wygląda tak naprawdę moja pielęgnacja. Powiem Wam szczerze, nie robię nic spektakularnego z tą pielęgnacją. Przepraszam Was, tak trzaskam. Bo stwierdzam, że im mniej, tym lepiej, im oszczędniej, tym lepiej. A nie ma co, wiecie, też uważam, przesadzać z jakością produktów. Może inaczej, nie z jakością produktów, ale z ilością produktów, zwłaszcza pielęgnacyjnych, na noc. Ja lubię sobie rzeczywiście nałożyć bardzo taki tłusty krem albo właśnie olejek. Ostatnio robiłam sobie taki mocny peeling twarzy i niestety tutaj te partie, tu wszystkie miałam wysuszone, przesuszone, dlatego teraz muszę bardzo mocno nawilżać tę skórę. Staram się też na przykład pod makijaż dać te 2-3 krople jakiegoś olejku, czy to z awokado, czy z krokosza, czy z, nie wiem, z pestek dyni. Mam takie olejki specjalne do twarzy, do pielęgnacji, więc myślę, że to pomaga mi zachować fajny, tą jędrność skóry, aczkolwiek widzę, że już niestety, ale grawitacja powolutku puka, więc na pewno myślę, że poza taką pielęgnacją zewnętrzną na pewno ważne jest bardzo picie wody. Staram się to robić, aczkolwiek teraz przez ten mój jakiś taki zabiegany tryb niestety o tym zapominam. O, jak widzicie dzisiaj, tak jestem ubrana, założyłam sobie taką apaszkę, białą bluzkę, granatowe buty, nie wiem, buty, spodnie. Nie wiem, czy mnie zobaczycie z tej odległości, ale tak normalnie, zwykle, najzwyklej, klasyczniej. Ja się fajnie czuję w takich ubraniach. Czerwone usta, wróciłam do moich czerwonych ust, które mnie bardzo wyróżniają. Dobrze, to jest już naprawdę, obiecuję, że już kończę. Zabieram torebkę śmieci. Ja codziennie wyrzucam śmieci, czy Wy też tak robicie? Ja nie wiem, skąd one się mnożą, skąd one się biorą. Codziennie jak wychodzę z domu, ja mam jakiś worek śmieci. Mam wrażenie, że podczas mojej nieobecności jakieś krasnoludki tu sobie urządzają balangę, słuchajcie. No i taki jest tego efekt. Oczywiście żartuję. Dobra, miłego dnia. Hej, witajcie. Co chciałam Wam powiedzieć? Dzisiaj mamy piątek, kończymy tydzień. Jaki plan macie na weekend? Już macie wszystko rozplanowane, poplanowane? Czy raczej działacie na spontanie? Ja właśnie sobie podgrzewam owsiankę. Powiem Wam, że tak się ostatnio zafiksowałam na jej punkcie, że jadłabym ją praktycznie na śniadanie, obiad i kolację. Może kolację nie, ale na śniadanie i na obiad. Zwłaszcza wersja z truskawkami bardzo mi smakuje. Przepraszam Was za moją fryzurę, ale jeszcze się nie uczesałam. Na razie mam związane włosy, zrobiłam sobie makijaż, ubrałam się. Dzisiaj na czarno. Tak jakoś mnie naszło,
Poza tym uważam, że czarny jest zawsze elegancki. Do tego będę miała też żakiet, no bo troszkę dzisiaj jest zimno w Warszawie. A poza tym ja jestem zmarzluch i powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam być ciepło ubrana. Tak mam. Po pracy dzisiaj wyskakuję z koleżanką na taką małą kolacyjkę, powiedzmy coś takiego. Musimy poplotkować troszkę. Natomiast myślę, że to będzie już zakończenie mojego vloga. Dlatego, że już trochę materiału mi się zebrało, a ja naprawdę nie chciałabym, żeby te vlogi trwały nie wiadomo jak długo. Co chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam przede wszystkim powiedzieć o tym, że zacznę może nie za tydzień, może za dwa tygodnie rozpocznę taką serię testową. Zrobię taki filmik, gdzie będę testowała dla Was różne rzeczy. Poczekajcie, bo mi się przypala owsianka. Moment. A, owsianeczkę już mam. Co chciałam Wam powiedzieć, na czym skończyłam? A, że zacznie się seria testów na moim kanale i bardzo dobrze, bo powiem Wam szczerze, ja już dawno chciałam robić różnego rodzaju testy, zarówno paletek, jak i różnego rodzaju podkładów i innych tego typu rzeczy, ale jakoś tak, nie wiem, czy brakowało mi motywacji, czy brakowało mi produktów. Ha, śmiesznie, nie? Brakowało mi produktów. Wiecie, ile mam kosmetyków. No ale nieważne. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? A, jedna rzecz. Prałam już w tych koszach na bieliznę i powiem Wam, że naprawdę one się sprawdzają. Jak nie zapomnę, postaram się Wam te produkty podlinkować. Zarówno ten kosz, jak i ta siatka naprawdę sprawdziły się idealnie. Jedynie co, tutaj niestety prałam coś czarnego i mi troszkę ta siatka pofarbowała, ale myślę, że to gdyby nie ma znaczenia. Na pewno tym razem, jak będę robiła zamówienie, to zamówię sobie czarne takie worki, bo wiem, że czarne są, bo to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Aczkolwiek myślę, że bardziej oscylowałabym w takich koszyczkach, takich mniejszych na biustonosze, natomiast te idealnie rzeczywiście się nadają na taką bieliznę bardzo delikatną. Jak tam możecie zobaczyć, mam troszkę paczek, które będę chciała dla Was ponagrywać. W tym vlogu na pewno znajdzie się jedna paczka, którą przy Was otworzyłam i tam będzie kolejna półeczka, taka plastikowa z Plexi, którą zamówiłam. Powiem Wam szczerze, naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Ułożyłam sobie jedną na drugim, ale jak chcecie zobaczyć, jak ta półeczka wygląda, koniecznie wejdźcie na mojego Instagrama, tam wrzucam zawsze takie rzeczy, nowinki. Tak więc, moi drodzy, ja Wam pięknie dziękuję za to, że po raz kolejny byliście ze mną, za to, że jesteście. Piszcie w komentarzach, co sądzicie właśnie o filmikach testowych, jak i też o wszystkich kwestiach, które poruszyłam tutaj w tym vlogu. Ja bardzo chętnie każdemu odpiszę. Wiecie, że staram się Wam odpisywać czasem z opóźnieniem, czasem nie, ale staram się każdemu z Was, jak tylko mogę, dać informację zwrotną. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a mi daje naprawdę ogromną radość, że pozostawiacie tego suba, że jesteście, że komentujecie. Pamiętajcie o dzwoneczku, dlatego że zawsze będziecie dostawali takie przypomnienia o tym, że pojawił się nowy filmik. I tyle, moi drodzy. Życzę Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że odpoczniecie, zregenerujecie siły, a moje filmiki tylko Was jakby nakręcą pozytywnie do działania, jak i też, no myślę, że zrelaksują Was również w jakiś sposób. Dzięki piękne i oczywiście do następnego. Ciao!